W Pszczynie za jazdę komunikacją miejską od dziś płacić nie trzeba i na pewno będzie tak przez najbliższe 3 lata. To kolejne miasto, które zdecydowało się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Paweł Jędrusik. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej władze Pszczyny zapowiadały jeszcze przed wyborami samorządowymi. Dziś obietnica weszła w życie. Jest to na pewno na plus, bo często jak właśnie wracam z rowerem, widzę, że jeżdżą te autobusy puste. I jeśli jadą dzieci ze szkoły, to tam wiadomo, ktoś siedzi, ale tak wieczorami czy coś jadą puste, więc według mnie dobrze, że zostało coś takiego wprowadzone, bo wykorzystane zostaną te przejazdy. Uważam, że to wspaniałe. To będzie argument, żeby przesiąść się z samochodu na autobus? Tak, a szczególnie powiem córce, bo córka tutaj uczy się w szkole i ja mieszkam troszeczkę poza miastem i często prosi, żeby ją wozić. A teraz powiem, wsiadaj do autobusu, bo jest tuż przy bramie i jeźdź do szkoły albo do miasta, także tak, jak najbardziej. Bardzo fajny pomysł, tak, jest tych połączeń tutaj faktycznie dużo. Bezpłatne są przejazdy wszystkimi autobusami pszczyńskiej komunikacji miejskiej. Co ważne, żeby z nich skorzystać, nie trzeba być mieszkańcem Pszczyny. Autobusy łatwo rozpoznać. Wszystkie są opisane jako pszczyński autobus. Obsługują 5 tras i docierają do 10 sołectw. Łącznie to 152 przystanki, na których autobusy zatrzymują się przez 6 dni w tygodniu. Zależy nam na tym, aby przede wszystkim mieszkańcy przesiadali się z samochodów na autobusy, żeby zmniejszyć korki, no, które są jednak dużym problemem Pszczyny. Wszyscy to widzimy codziennie. Czasem przejechanie miasta to jest kilkadziesiąt minut. Chcę po prostu skrócić ten czas, a przede wszystkim myślimy, że to też jest wygodniejszy transport. Na razie takie rozwiązanie ma obowiązywać przez 3 lata, a jeśli się sprawdzi, zostanie przedłużone. Będzie to kosztowało miasto 19 milionów złotych.